Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszyscy są uśmiechnięci, kiedy spotykamy się tutaj w kościele, to przypomina mi się to, co działo się tutaj w kościele jakieś 3 lata temu, seminarium odnowy wiary. To było pierwsze seminarium odnowy wiary, na której mogłem być też od drugiej strony jako głoszący i zawsze jak wchodzę do tego kościoła, to mi się wszystko przypomina. Zobaczcie, 3 lata, czyli już mamy pierwszy akcent, który pojawia się związany z tematem, czyli czas. Minęły 3 lata i możemy zobaczyć, jak Bóg rozwinął nasze serca. Jak rozwinął Twoją wiarę, jak rozwinął Twoje myślenie o sobie, myślenie o drugim człowieku. 3 lata spędzone z Nim, wierzę, że w codziennej modlitwie Słowem Bożym, w codziennym karmieniu się Nim, karmieniu swojego serca. Kiedy usłyszałem o tym temacie, to od razu zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób odnieść czas do Pana Jezusa. No i oczywiście pierwsze myśli, które cisną się do głowy, to jest to, że Jezus przecież jest Bogiem, czyli przecież jest kimś ponad czasem, jako odwieczne Słowo. Ale jednocześnie jest tym, który zamieszkał w czasie, który ze swojego, no właśnie, czasu boskiego zszedł do czasu ludzkiego. I są 2 miejsca, które bardzo mnie poruszyły na rekolekcjach ignacjańskich na 2. tygodniu, które odbywałem niedawno. Mianowicie 2 fragmenty z Ewangelii według świętego Łukasza. To jest moment po ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni, po tym, jak Jezus wraz z Maryją, z Józefem, jeszcze jako małe dziecię, wraca do Nazaretu i Słowo Boże mówi tak. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Później następuje fragment o 12-letnim Jezusie w świątyni, jego zagubieniu w czasie pielgrzymki. I następuje kolejny fragment po tym, jak Józef z Maryją odnajdują Jezusa w świątyni. Słowo Boże mówi, potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, latach i w łasce u Boga i u ludzi. Zobaczcie, co nam pokazuje ten fragment. Jezus, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, żyje w świecie i rozwija się dokładnie tak samo jak ty i ja. Jego czas dotyka. Więc co to znaczy? Że skoro Jezusa dotyka wszystko to, co jest pewnym dziełem Bożym. Bo zobaczcie, że grzech, który nie jest dziełem Bożym, nie dotyka Pana Jezusa. To znaczy, że czas, który Jezusa dotyka, jest Bożym darem dla ciebie i dla mnie. I to jest Boże dzieło, w którym Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali. Zamysł Boga jest taki, żeby w czasie rozwijało się Twoje człowieczeństwo, żeby w czasie rozwijała się Twoja duchowość, Twoja wiara, żebyś w czasie rozwijał się cały Ty. Dokładnie tak, jak rozwijał się Pan. Zobaczcie, że tu są słowa bardzo mocne, że Jezus wzrastał w mądrości. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Wzrastał w mądrości.
wzrastał w latach, czyli po prostu no, starzał się. Dojrzewał, a później tak. I po trzecie, wzrastał w łasce u Boga. Jak Jezus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, może wzrastać w łasce u Boga i u ludzi? Zobaczcie, że Jezus pokazuje nam całą swoją drogę, na którą każdy z nas, ty i ja, jesteśmy zaproszeni. I teraz, czy tobie się to podoba, że wszystko ma swój czas? Wszystko ma swoją godzinę? Niekoniecznie, nie? Że to wcale nie jest takie miłe i wcale nie jest takie przyjemne, że na wiele rzeczy trzeba czekać. Albo, że muszę się wysilać i to wszystko w czasie. Zawsze zapala mi się taka lampka, kiedy chodzę z różnymi osobami po jakimś terenie, którego nie znam. Na przykład tak na początku było w Kamieńcu. I chodzimy na przykład, chodziliśmy z młodymi po parku, takim bardzo dużym. I nagle jeden z moich młodych mówił: proszę księdza, bo ja znam taki skrót. Jak słyszę słowa ja znam taki skrót, to ja zaczynam się bać. Ksiądz Jerzy może pamiętać, ksiądz Jerzy też znał pewien skrót na pielgrzymce. Nie pamiętam, który to jest dzień pielgrzymki, gdzie po prostu byliśmy cali w kurzu, no i na plebanie, do miejsca, gdzie wiedzieliśmy, że można będzie się wykąpać, trzeba było przejść naokoło. No i wtedy było: słuchaj, tu jest taka, tu może się da, tu jest taki skrót. I mówię: dobra, spróbujmy. No i właśnie to było to słowo. Okazało się, że tam płynie rzeka, która była po kolana. No i musieliśmy przez tą rzekę przejść, bo już nam się nie chciało iść naokoło. Zobaczcie, że jak słyszymy słowa, tu jest jakiś skrót, ja znam skrót, to powinna się nam zapalić lampka, nie? Dlaczego ludzie tamtędy nie chodzą normalnie? No bo pewnie się nie da przejść, albo pewnie jest niebezpiecznie. Zobaczcie, że to jest to, jeżeli gdzieś w duchowości jest jakiś skrót, to powinna nam się zapalić lampka. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest zamysłem Bożym, czyli czas, normalny rozwój, to jest Jego dzieło. A skoro Bóg ma jakiś zamysł i Bóg chce dla ciebie dobra w tym zamyśle, to znaczy, że zaraz do tego zamysłu doczepi się nieprzyjaciel, który nie chce twojego dobra, który nie chce twojego zbawienia, i będzie robił wszystko, żeby cię z tego czasu wyciągnąć. Będzie chciał włożyć w twoją głowę takie myślenie, które uniemożliwi ci to, żeby w tym czasie się rozwijać. Albo będzie chciał ci włożyć w głowę takie myślenie, żeby wprost ten czas ci obrzydzić. Po to, żeby, no właśnie, czas przechodził nam między palcami, żebyśmy ten czas tracili. I po pierwsze, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, poznaliśmy w tym tygodniu dwa określenia czasu. Z jednej strony to jest, no właśnie, ten czas chronos, chronologia, czyli czas następstw. Od wydarzenia do wydarzenia, nasz ludzki czas, nasze codzienne życie. Ale jest też czas kairos, czyli czas Bożego działania. W Grecji, w literaturze greckiej, kairos to był ten czas, ten moment decydujący. To była jedyna chwila spośród wielu. I zobaczcie, że ten czas boski, kairos, czas zbawienia, on w Jezusie Chrystusie został połączony z czasem ludzkim, z czasem chronos. Do tego stopnia, że Bóg pokazuje, że On działa teraz.
Możemy, jeżeli mamy Pismo Święte, to możemy sobie otworzyć na drugim liście do Koryntian, rozdział 6, wersety od 1 do 8 a. Czytamy takie słowa. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem was. W dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i dobrą sławę. Bardzo mocne słowa. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Ludzki chronos, mój i twój czas, połączony z boskim kairos, z boskim momentem zbawienia, z boskim teraz. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg udziela tobie swojej łaski teraz i w tym momencie. To jest łaska, do której masz dostęp. Teraz jest łaska, którą Bóg cię obdarza, a ty możesz ją wziąć. Zobacz, nie możesz wziąć łaski, której Bóg chciał ci udzielić 5 minut temu. Nie możesz wziąć łaski, której Bóg chciał ci udzielić wczoraj, w ubiegłym tygodniu, miesiąc temu. Ona już jest nieuchwytna. Bóg już nie działa w przeszłości. Bo Bóg działa teraz, bo teraz jest czas zbawienia. Co więcej, skoro Bóg nie działa w przeszłości, a nie działa także w przyszłości, nie możesz sięgnąć tej łaski, którą Bóg dla ciebie zaplanował za 5 minut, którą zaplanował dla ciebie na jutro, na pojutrze, na za miesiąc. Ona jest dla ciebie i dla mnie nieuchwytna. Możesz wziąć łaskę, w cudzysłowie wziąć, którą Bóg daje ci teraz i w tym momencie. Ojciec Bronisław Mokrzycki, jezuita, który założył takie ogniska i zgromadzenie, tak naprawdę Sióstry Zawierzenia, które prowadzą rekolekcje ignacjańskie, mówi tutaj o bardzo ważnej zasadzie. Bardzo łatwo ją zapamiętać, bo to jest zasada sieć w budzie. Siedź w budzie. Co jest pomysłem złego ducha? Żebym nie mógł wziąć łaski, którą Bóg dla mnie ma teraz, w tym czasie zbawienia? Zły duch będzie mnie albo judził, albo będzie mnie straszył, żebym wyszedł ze swojego teraz. Żebym wyszedł w cudzysłowie z tej budy. Jeżeli Buda jest moim teraz, to zły duch będzie robił wszystko, żeby mnie z tego teraz wyciągnąć. W jaki sposób? Ano będzie mnie ciągnął do przeszłości, żebym rozpamiętywał, jak to było kiedyś. No bo kiedyś to było tak fajnie, nie? No bo kiedyś to było. Kiedyś to, jak tutaj przychodziłem, to był cały kościół ludzi. Kiedyś to były śpiewy. Kiedyś to była modlitwa. Teraz... Wtedy to działał Pan Bóg, a teraz? Mamy czasami coś takiego? Albo kiedyś to były czasy. Powiedziało się dziecku, zrób to, a dziecko robiło, nie? Kiedyś to były czasy. Ja popatrzyłam na mojego męża, mój mąż popatrzył na mnie, tak się na siebie patrzyliśmy i było pięknie i cudownie, a teraz? Nie? Zobaczcie, że
No my dajemy się podpuścić po prostu, nie? Dajemy się wyciągnąć z tego dzisiaj. Bóg chce Tobie dać łaskę dzisiaj. W tej sytuacji, w której teraz jesteś, w której teraz żyjesz. W tej sytuacji, której doświadczasz. Czy to jest sytuacja piękna i cudowna? Nie wiem, w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie, w szkole, na studiach, w życiu kapłańskim. Czy to jest sytuacja tragiczna? Bóg chce mi dać łaskę teraz. Nie rok temu, nie 3 lata temu. To jest jedna strona. Ale zły duch też lubi wyciągać w drugą stronę, w przyszłość. Teraz to wiesz. Teraz to jest dobrze. Ale ty się przygotowuj na przyszłość. Bo w przyszłości to możesz nie mieć co do gardka włożyć. W przyszłości to twój mąż, twoja żona, nie wiem, może się z tobą żreć. Ty lepiej, ty się już zastanów nad tym wszystkim. W przyszłości twoje dziecko będzie się wyprowadzało z domu i słuchaj, ty musisz mu wszystko zapewnić. Moi rodzice tak mieli. Moi rodzice mieli pomysł, żeby muszą zbierać pieniądze, dlatego że było nas 3 osoby, w sensie 3 rodzeństwa. I moi rodzice mieli takie postanowienie, że każdemu z nas wyprawią ślub i wesele, nie? Żebyśmy nie musieli się przejmować. I każdemu z nas dadzą prezent tak, na taki nowy, dobry początek życia. No bo wiadomo, no Ania najstarsza, no to najszybciej. Tam będą studia, będą duże wydatki, żeby miała gdzie mieszkać i tak dalej. Trzeba nas zbierać. Później Grzesiek, później Mariusz. Przecież no na pewno będzie miał dziewczynę, na pewno się ożeni. Trzeba wydać chłopa, nie? A tu... przyoszczędzili. I było się tak przejmować, nie? Albo jakieś plany, nie? Co ja będę tam robił za 4, za 5 lat? Muszę, nie? Muszę. I muszę się nastawić na przyszłość. Żeby czasami nie zgubić tej łaski, którą Pan Bóg chce mi udzielić za 4 lata. Kurczę, no, masz przed sobą łaskę, którą Ci Pan Bóg daje i co? Nie, bo jesteś skupiony na przyszłości. Bo zamartwiasz się przyszłością. Dlatego ojciec Mokrzycki, jakkolwiek nie jest to śmieszna zasada, śmiesznie nazwana, ale to jest to. Siedź w budzie. Kiedy jesteś na modlitwie, kiedy jesteś w codzienności, w jakiejkolwiek sytuacji, to nie myśl o tym, co było wcześniej albo co będzie później. Na to, co było wcześniej, już nie masz wpływu. Na to, co będzie później, jeszcze nie masz wpływu. Masz wpływ na to, co jest teraz. Jak przeżywasz swoje dzisiaj. Jak przeżywasz swoją codzienność. I zobaczcie, że w tym fragmencie, który mamy w 2 liście do Koryntian, to jest bardzo mocno nazwane. Zobaczcie, że czytamy jeszcze raz takie słowa. Są wyszczególnione wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i przez dobrą sławę. Święty Ignacy powie o takiej świętej równowadze. Ja nie wiem, czego mam pragnąć. Nie pragnę bardziej zdrowia niż choroby, ani nie pragnę bardziej choroby niż zdrowia. Pragnę tego, czego chce dla mnie Bóg. Dlatego, że albo w jednej, albo w drugiej możliwości tam jest dla mnie łaska. Nie pragnę bardziej zdrowia niż choroby. I nie pragnę bardziej choroby niż zdrowia. Co Bóg da, to wezmę. I w tym będę chciał żyć. Bo wiem, że w tym ukryty jest dla mnie Bóg. W tym ukryta jest dla mnie Jego łaska. Dlatego, że każdy czas, moje teraz, jest czasem zbawienia. Więc ja chcę siedzieć w budzie i patrzeć, co w mojej sytuacji chce dać mi Pan. Ja te rekolekcje ignacjańskie zakończyłem w niedzielę i to jest niezwykłe, że mogę się po kilku dniach tym dzielić. Ja na rekolekcjach zobaczyłem, jak ja tak naprawdę zmarnowałem czas, który dał mi Pan Bóg.
między odejściem z parafii a takim zakorzenieniem się w Mieroszowie. Bo moja głowa ciągle była gdzie? W przyszłości. Ja się bałem. Bałem się tego, co będzie dalej. No, no dobrze, mam odejść z parafii, ale co? Mam zostawić moją wspólnotę młodzieżową, jedną, drugą, którą założyłem? Jak oni sobie poradzą? Beze mnie, nie? Bez takiego cudownego kapłana. Jak oni sobie beze mnie poradzą? Po prostu pępek świata, nie? Na pewno się wyłożą i wszystko się skończy. Wszystko skończone. Nie? A z drugiej strony, no mam iść na te studia i co? Znowu tam nikogo nie znam. Znowu będzie pod górę. Znowu nie będę mógł znaleźć sobie swojego miejsca, wspólnoty i tak dalej. No ja się dałem wyciągnąć z budy, nie? Dałem sobie wmówić złemu duchowi to, że ja mam się przejmować tym, co się stanie ze wspólnotami parafialnymi i tym, co się będzie ze mną działo gdzieś tam w Lublinie. Nie mam na to wpływu. Pan dawał mi łaski no właśnie w tym czasie, bo to był dla mnie czas zbawienia. I nie chodzi o to, że miałem wtedy nie odczuwać trudnych emocji. Że miałem nie odczuwać rozdarcia. To jest normalne. A dlaczego nie przyszło mi do głowy, żeby stanąć z tym wszystkim przed Panem i powiedzieć Mu, ja chcę z Tobą? Czego Ty ode mnie chcesz w tym czasie? Do czego mnie zapraszasz? Ja chcę z Tobą przeżyć ten czas. Dziś, jutro. Popatrz dziś na swoją sytuację, w której jesteś. I zobacz, czy ty w tej sytuacji, w swojej codzienności siedzisz w budzie. Czy nie wybiegasz w jedną albo w drugą stronę. I oczywiście, żeby móc w codzienności tego doświadczać, takiego też przypojenia Panem Bogiem, takiej świadomości w każdym momencie, że to Pan jest przy mnie, to ja potrzebuję takich szczególnych momentów, wyjątkowych momentów, spotkania tylko z Bogiem. I to jest czas, w którym moje serce będzie się karmiło, w którym karmił będzie się też mój rozum, poznając serce i myśli Boga, poznając Jego Słowo. I może czasami tak, że nie będę tego rozumiał. Zobaczcie też, że dzisiaj słyszeliśmy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, że Maryja nie wiedziała za bardzo, o co chodzi z tym zagubionym Panem Jezusem w świątyni podczas pielgrzymki. A Słowo Boże powiedziało, że Maryja zatrzymywała wszystkie te słowa w swoim sercu, że ona rozważała w swoim sercu. Dlatego ta, która jest matką, dlatego ta, która jest niepokalaną, skupioną na Bogu, ona w każdym momencie swojego życia jest w cudzysłowie w budzie. Ona jest tą, która stoi pod krzyżem i nie rozpacza. Jasne, czuje smutek, ale nie rozpacza. Ona stoi i patrzy na swojego Syna. Ona jest tą, która na samym początku, kiedy Jezus przychodzi na świat, nie rozpacza nad tym, że ma swojego Syna, który jest Królem Świata, położyć Go w jakimś żłobie. Nie rozpacza nad tym. Pan prowadzi. Pan jest ze mną. Skoro Bóg mnie wprowadza w taką sytuację, to ja w tej sytuacji chcę Go odkryć. I do tego ma prowadzić nasze codzienne karmienie się Słowem Bożym, nasze karmienie się Eucharystią, na tyle częste, na ile jest to możliwe w ciągu mojego tygodnia. I tutaj też będzie przychodził nieprzyjaciel. Z czym? Z znużeniem.
Bo on bardzo dobrze wie, że w porządku będzie dawał nawet, będzie podprowadzał do tego, że no okej, okay, możesz się spotykać z Bogiem tam raz, dwa razy, no tam codziennie wieczorem, możesz sobie coś tam poczytać, wszystko w porządku. Dlaczego? Broń Boże, nie przesyć tak swojego umysłu, swojego serca Bogiem, żebyś pamiętał o Bogu w codzienności. I teraz wyciągnie swoją artylerię i będzie próbował wprowadzić wznużenie. Wtedy, kiedy na modlitwie będzie robiło się ciężko. Wtedy, kiedy może zobaczysz i będą się pojawiać myśli, 3 lata jestem we wspólnocie, a moje życie się nie zmieniło. Ani kroku do przodu. Ciągle te same grzechy. Ciągle korzystam z sakramentu pokuty i pojednania, a przecież po 3 latach to już Boże... I będą przychodziły pomysły, że ja już powinienem być gdzie? Powinienem być wyżej. No bo ja się modlę tak gorliwie. I co? I nic? Dlatego tutaj po pierwsze bardzo przydatny, potrzebny jest spowiednik i kierownik duchowy, który będzie mógł spojrzeć na ciebie z boku i powiedzieć hola, hola, moment, moment. To, czego ty nie widzisz, to ja widzę. Słuchajcie, między jednym fragmentem z Pisma Świętego, który przed chwilą przytoczyłem, a kolejnym są 33 lata życia ukrytego Jezusa. 33 lata. No to 30. Czy widzi się wzrost dziecka, kiedy ma się to dziecko na co dzień? No nie. Czy będziesz widział swój wzrost od razu, kiedy masz siebie na co dzień? Najczęściej nie. Ja tego bardzo doświadczam w swojej rodzinie. Kiedy spotykam się z moją bratanicą, siostrzenicą i siostrzeńcem, nie spotykam się z nimi za często. Z bratanicą trochę częściej, bo mieszka w Polsce, z dziećmi mojej siostry bardzo rzadko, bo mieszkają za granicą. Ja ciągle widzę, jak oni po prostu są coraz wyżsi, nie? Coraz starsi, coraz mądrzejsi. Myślicie, że rodzice tak to dostrzegają, skoro mają ich na co dzień? No nie. Oni widzą ten wzrost, ale nie widzą takich przełomów. Spowiednik zobaczy. Spowiednik zobaczy twój wzrost. To bardzo widać, dlatego jest przydatne. Po drugie, kiedy przychodzą takie myśli, żeby porzucić, no bo nie przynosi efektu, albo że ja powinienem być wyżej, ja powinienem już sięgać nieba, to bardzo zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie psalm 131. Panie, moje serce nie jest wyniosłe. I oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie. Zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję, teraz i aż na wieki. Jak niemowlę jest moja dusza. Jak niemowlę u swej matki. Daj sobie czas i nie chciej owoców, które pojawiają się już. Proś Boga o to, żeby nauczył cię czekać. Bo to jest święte czekanie. To jest piękne czekanie na owoce. I nie chciej owoców od razu. Nie chciej owoców, które są wymuszone. Zobaczcie, przyroda nam to pokazuje w doskonały sposób. Pójdźcie w grudniu do sklepu i kupcie pomidory. Dobre, nie? Dlaczego?
Dlaczego pomidory w grudniu są niedobre? Dlatego, że to nie jest ich czas. One nie miały odpowiednich warunków do dojrzewania. One nie miały odpowiedniej ilości słońca. One nie miały odpowiedniej ilości czasu na dojrzewanie. To nie jest czas pomidorów. No ale idźcie w sierpniu do swojego ogrodu. Wtedy, kiedy jest słoneczne lato, kiedy jest wystarczająca ilość deszczu. No i spróbujcie pomidora, który miał warunki, który dojrzał, którego to jest czas. Dokładnie tak samo jest z nami. Daj sobie czas po to, żeby Pan mógł działać w twoim sercu, po to, żeby mógł cię formować. Nie chciej wymuszać. I siedź w budzie. Amen.